Kochani, no witamy cieplutko. Drugi dzień tutaj w pięknych Czechach, w Murawach, w tej części naprawdę malowniczego państwa. Muszę powiedzieć, że kilkanaście minut jeździmy tutaj do zawodów. Jesteśmy w Karwarze, a jestem zameldowany gdzieś tam w Zawadzie. No i po drodze przejeżdżając pięć wiosek, słuchajcie, nie dość, że pięknie malowniczo, to każda jedna dysponuje takim boichem, że słuchajcie, spadają buty. No, gońmy tych Czechów w tym względzie, kochani, dlatego że śmiejemy się z jakiejś infrastruktury, z jakichś starszych pociągów, słuchajcie, takich dziwnych rzeczy, ale to, co oni tutaj mają, to jest mega skarb. Kochani, przed nami drugi dzień zmagań, awansowaliśmy do najlepszej dziesiątki turnieju z pierwszego miejsca. Zdobyliśmy 24 punkty. Przed nami mecz, słuchajcie, z ekipą z słowackiej drugiej ligi. Liptowski Mikulasz, tak się nazywa miejscowość, Liptowski Mikulasz, mogę źle czytać, natomiast klub to MFK Tatran. Tatran, słuchajcie, to druga liga słowacka, gdzieś pomiędzy Żyliną a Bratysławą. Także słuchajcie, zobaczymy konfrontację, to również ekipa, która awansowała do najlepszej dziesiątki, bo w dniu dzisiejszym nastąpił podział na pierwszą dziesiątkę i dziesiątkę drugą. Także słuchajcie, no dzisiaj spodziewamy się już takich fajnych, mocno wyrównanych meczy. Przypominam, że w dniu wczorajszym zanotowaliśmy jedną porażkę. Słuchajcie, jedną porażkę, natomiast... Tatran! O właśnie, mamy Tatran, słyszymy, słuchajcie, już aktywnych kibiców. Tak, kochamy, co robisz? Nie, weź macie usprawni. Będzie doping żywy, kochani, także jesteśmy blisko kibiców. Skupimy się bardziej na meczu, jak na komentarzu. Jesteśmy na boisku Deczko, czyli D i zaczynamy. Przypominam, kochani, że dziś już jest nowy dzień. Dzisiaj, słuchajcie, przenosimy wyniki z tabeli z drużyn, z którymi graliśmy wczoraj. Pięknie to zrobił Kudziu. Świetna piła, brawo. Ładnie to podał i ach! Nie dużo brakło, ale piękna akcja, brawo. No, cali ciekawi jesteśmy, jak dzisiaj tutaj wyspany, co on tam nam dzisiaj grać będzie, bo jak wiecie, to z nim jest różnie. Tak naprawdę nie umiemy go rozszyfrować. Tak zastanawiamy się, kochani, czy czasem on nie jest na etapie teraz lat 6. Mamy bramkę na 1-0, otwieramy. Troszkę nerwowo, kochani, pan trener reaguje, natomiast no, na lewą nogę kluby, kochani, nie ma tutaj za wielu przeszkadzaczy. Paćku, mnie bierz! Samo! Patrzcie. Ole, ole! Kiko! Dawaj, dawaj! To i ono! Świetne, brawo. Super, piękna klepa, słuchajcie. Aj, przeszkodzili sobie. Przeszkodzili sobie, kochani. Ale tak to funkcjonuje, kochani, w tych kategoriach wiekowych. Apetyt na grę, na strzelanie goli jest naprawdę bardzo duży. Często pozycje sobie podwajają. Oni jeszcze tak nie, brawo Kudełku. No, wywalczył rzut roczny, brawo. Macio, to jest twój racz, to jest twój racz. Macio, racz! Dawaj! Aure! Macio! Przeszła ta piłka. Na Chisnasy nam. Na Aćku. To ja was ebeneśów. Na Aćku. To na Beczku. Na Beczku leci, bo słowa. Na Beczku, a na Ceczku. Na Ceczku, Witkowice. Akademia Polska, a na Deczku. No, dawaj, dawaj! Teśmy. Także czeka na znaczku. Wielkie mistrzni welbi. Prawoże Adelmi Benesiow. Maju, maju tam. Maju. Co im daj? Zobaczcie go! Chore, chore, chore!
Ścianie won! Rycho! Teraz jest! Ładnie, Wojtuś, piękny rajd, brawo. 1-0, tak. Na razie prowadzimy 1-0, kochani, ale fajnie, agresywnie ekipa ze Słowacji gra. Naprawdę widać, że jest tam piłkarsko fajnie. Nie wiem, na którym miejscu, z którego miejsca oni wychodzili z grupy. Żywo, żywo u kibiców, kochani. No, bardzo żywo. Zobaczcie, tam macie logo klubu Tatran, ich namiocik. Także jesteśmy, kochani, w gościach. Tak naprawdę mamy, mamy wyjazdowe spotkanie w gości, bo oni tu mają swój ten. Zobacz swój namiocik. Jesteśmy na ich terenie. Brawo, Szymuś! No, nieczęsto się zdarza, bo Szymuś tych bramek nie szuka za wiele w tym turnieju. Natomiast teraz fajnie uderzył z podbicia. Mamy 2-0. Więcej zaangażowania. Świetny komunikat od trenera. To jest właśnie, kochani, sytuacja, która jakby nie jedyna, która spędza sen z moich powiek, bo tak naprawdę, słuchajcie, on może tak coś nie wychodzić, ale to trzeba potem powalczyć o tę piłę. No, żywo tu naprawdę bardzo, kochani, macie panią, która tu biedna zaraz przejdzie na zamkę. Patrzcie. Tak wpadły cztery bramki, tak strzelili nam cztery bramki, słuchajcie. No zresztą chyba większość tak straciliśmy. To jeszcze mamy chyba samobójcze trafienie z górskiej pudełka. Trzeba bramkara! Bramkara trzeba, bo on stał ten, co wybehuje. No! Dobre, dobre, kochani! No, żywo tu mamy, kochani, posłuchajcie słowackiego dopingu. Ekipy Tatrana. Oj, pchał, pchał, pchał. Pchał, to by było. Fajnie, czujnie pan sędzia. Fajnie, soczyste uderzenie, słuchajcie. Graj. Pozor, Wilcza, to Wilcza. Mario, raczą! A co poza mnie? Wyszła, zaszła. Oj mu! No prawo, Dio! Brawo! Świetnie! Prawa, Kuba! Prawa! Ach. Świetnie! Słuchajcie, wiemy, że Kubuś też z prawej uderzyć potrafi, kochani, natomiast no... jednak dominująca jest lewa i gdzieś tam tak świadomie zawsze tej nogi lepszej szukamy. Czworka wolna! Osiem! I mamy teraz sporą przewagę. To jest gol. Teraz mamy 3-0, kochani, czyli chyba troszkę uspokoimy meczyk, kochani, bo jest tutaj mocna dominacja. O, mamy dwa kucyki na boisku. Musimy to złapać. O, właśnie są koło siebie. Ach, troszkę mocno to przyjęcie, bo mielibyśmy chyba fajny strzał. Myślę, że się już tutaj do strzału nam układa. Dobra,
Śliska Bolt! No to już, kochanie, siły brakło, ale rajd cudowny. Świetnie popracował. Czwarty, kochani, czyli w tym momencie myślę, że troszkę chyba ekipie ze Słowacji apetyt odejdzie, chociaż no, czeskie, słowackie drużyny słyną z tego, kochani, że nie odpuszczają. Brawo, Szymo, świetnie. Ach, piękne było, troszkę strzału brakło celnego, ale powoził fajnie, brawo Kuziu. Kubek gdzieś w tym zamieszaniu. Troszkę nam tam tutaj sędzia, kochani, zasłonił. Nie wiemy, jak to się uda. Nie udało przez tego strzału oddać, bo wyglądało, że może pudełek oddać przez strzał. Dobra, dobra! Pani odcinał bramkarza. Robo, robo! Paťo, makaj, sprinty! Dawaj, Paťo! Strasznie dużo komunikatów dostają te Paťo, chodź! Słowackie tu od strony rodziców. Powiem wam, że... Paťo, nie daj mu! Nie wiem, czy to zdrowe, bo od Paťo! Trenera inne komendy, od rodziców inne komendy. Dawaj, Paťko! Dzieci mają z tym, kochani, ogromny problem. Myślę, że dużo komunikatów te dzieci dostają z tej strony. Paťko, chodź! Nie pomaga, nie pomaga im grać w piłkę, dokładnie. Myślę, że to tak naprawdę gorzej. Paťo, nie chodź ośmikać się! Jest 3-2, dobite jest gol. To chyba zdaje się gol piąty, kochani, także... Myślę, że ten mecz już wjechał. Słuchajcie, trochę mi tego Macio szkoda, nie? Bo tak Macio, Macio, nie wiem, ale kochani, dostaje dużo takich komunikatów, kochani, trudnych. Myślę, że mu się tu łatwo nie gra, tym bardziej, że drużyna naprawdę nasza nie jest tutaj przypadkowa. To przypominam, mistrz, klubowy mistrz Polski w tym roczniku ze stadionu z Chorzowa, ze stadionu Śląskiego. Także no... Znowa czerwona ma. No chcielibyśmy, kochani, pomóc wszyscy, natomiast no, widocznie gdzieś tam troszkę mniejsza chyba jest ta wiedza. Chodź, Paťko! Jest Paťko znowu. I strzelił gola, Paťko, nagrodę, super. Myślę, że zasłużył mocno na tego gola, także dla niego brawo. To Paťko strzeli, Paťko chyba. Ej, strzelaj, ty chłoni! No, Paťko strzeli, natomiast... Paťo, chodź! Mamy! Jeszcze chłoni! Ale muszę ci powiedzieć, Krzysiu, że takim samym kibicem byłem, jak zaczynałem przygodę. Może, no nie wiem, czy aż tak bardzo, ale zdarzały mi się wkrętki takie. Świetny rajd, brawo. Piękna bramka, śliczny rajd, kochani. Cały czas utrzymujemy ten dystans. Kilku bramek, nie wiem, pięciu, może sześciu. W każdym razie, kochani, fajnie reaguje nasz trener, jeden i drugi, kochani, cały czas jest
coś do poprawy, słuchajcie, cały czas idą komunikaty fajne, pozytywne, korygujące, ale to są komunikaty, słuchajcie, na takich decybelach, że dzieci te rzeczy przyjmują. Brawo, kolejny gol. Nie wiem, to do dwóch czy do trzech. To trzecia bramka. Druga bramka. I... Wielkie regionalne derby. Słuchajcie, na regionalne... Na Aćko słyszymy, idą derby, słuchajcie. Na Aćko idą derby, słuchajcie, także lokalne derby, czyli gra. Grają drużyny tu lokalne. Brawo Kapi, świetnie. O, ile tych os jest, to masakra, spadaj. Coś się upatrzyła, nie spadaj. Słuchajcie, Sosa, przepraszam was, ale wczoraj tutaj, słuchajcie, na potęgę nas gryzą. No końcówka sierpnia zawsze taka jest. Osy bardzo lecą do ludzi, uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie, kochani, bo wczoraj dziabnęła osa, ja miałem w toalecie osę, po pokoju latała, no masa jest. Słuchajcie, chyba była przebitka, bo ucierpiał Mati, ale podnosi się do góry, także myślę, że chyba... Słuchajcie, chyba fair play, trzeba dać piłeczkę przekazać, oddać, kochani, także... Oddajcie Franiu piłkę. Oddajcie, tak jest, tak jest. Brawo dla was. Paćko, trójka, trójka jest twoja. A to chyba był piłkarz, kochani, bo naprawdę tak mocno tym swoim paczkiem steruje, kochani. No trudno, mają duże apetyty, weszli do pierwszej dziesiątki. Zajęli w pierwszej piątce u siebie miejsce w grupie. Na pewno nie pierwsze, bo to Asterczy, na pewno nie drugie, bo to Sparta Praga. Czyli gdzieś tam trzecie, czwarte lub piąte, kochani. Nie, to piąte miejsce, oni piąte miejsce w grupie zajęli na 100%. Słuchajcie, oni weszli jako ostatnia, jako ostatnia piąta drużyna, słuchajcie. Tak, 100%, bo 1A gra z 5B, pierwszy mecz, kochani, także oni zajęli miejsce piąte w grupie, czyli jako ostatni dostali się do tej dziesiątki najlepszej. Żółta kartka, kochani, dla zawodnika Tatrana. Słuchajcie, Tatran to klub z wielką tradycją, 1934, zobaczcie, na plakacie, na fladze. Także no... Nie napadaj, napadaj! Dobre, idziesz! Paćo, nie podskakuj! Strasznie na joysticku jedzie pan, nie? Tutaj, nie? Miałeś taki okres, czy nie? Co? Miałeś taki okres? Kiedyś, tak. Dawaj, tak? Dawaj! To krótko. Wyleczyłeś się szybko. No, to próbuję. Przypominam, gramy jeden raz. Dawaj! 15 minut. 15 minut chyba raz, nie? Dobry, Paćo! Paćo, super, subuj! Paćino, Paćino! Oj, chyba patrzę, kochani, w tym starciu wycierpiał, przekrzywiło kolanko, zabolało. Jakiś uraz, tam szybciutko reagują. Ten strzał. Nie znam wyniku, dużo wpadło, nie? 6-7, nie mam pojęcia, kochani. Natomiast jesteśmy bardzo ofensywną drużyną, strzelamy bardzo dużo bramek.
Nawet jeżeli nie wygramy tego turnieju, kochani, to naprawdę gramy bardzo taki piękny, widowiskowy futbol. Jesteśmy drużyną, która, tu mówię, dużo tych goli strzeliła. Dużo straciliśmy również, ponieważ cały czas ktoś inny w bramce z pola gra wysoko. Często te bramki wpadają ze środka do pustej bramki. Natomiast przyjechaliśmy tu, słuchajcie, pograć fajny międzynarodowy futbol, skonfrontować się z czeskim, słowackim futbolem, kochani. Mamy cztery drużyny z Polski. Nie wiem, ile jest ze Słowacji. Na pewno jest Żylina, na pewno teraz gramy ze Słowakami. Na pewno jest Slovan Bratysława. I... Ale gol ładny, zobacz. Fajnie z główki, nie z taką dziurką wpadło. Super. Brawo. Natomiast mam wrażenie, że siódemka to jednak jest dziewczynka. Kolor środki różowy, uroda naprawdę taka. To chyba dziewczynka będzie, wiesz, bo tam jest różowa frotka, to raczej chłopczyk nie jest. Nie? I uroda taka dziewczęca bardzo, nie? I ruchy takie bardziej właśnie dziewczęce, nie? Fajna dziewczyneczka. Pozdrawiamy wszystkie dziewusie, futbolusie i naszą oczywiście Nadinkę, która szykuje się, kochani, do nowego sezonu. Pogra troszkę z dziewczynami w tym sezonie, cieszy to bardzo. Oczywiście też nie rezygnujemy dalej z kontaktu, z pracy z naszą Iskierką Kochlicę, także będzie Nadia przygotowywać się z chłopakami. Raz w tygodniu będziemy trenować we Wrocławiu ze Ślęzą i rozegramy z nimi ligę, rozegramy Tymbark, rozegramy, słuchajcie, Mistrzostwa Polski, dziewczęce klubowe. Także dużo fajnego, świetnego grania. Nasia nie może się doczekać, słuchajcie. Kolejna bramka, kochani, nie wiem, która. Natomiast powiem ci, po cichu się spodziewałem, że takich wyników nie będzie dzisiaj, że jednak będą bardziej piłkarskie mecze, kochani. No ale nic, gramy z piątą drużyną, kochani, z drugiej, z tabeli A, także być może dlatego to jeszcze jest taka duża różnica w meczach. Natomiast brawo dla nich, gratulacje i widzimy się za moment przy kolejnym spotkaniu. Nie wiem, czy dzisiaj w fazie finałowej nie gramy 20 minut. To jest 22 minuty w tej chwili, od kiedy zapalona kamela. Może być tak, że dzisiaj faza finałowa nie jest 15, a 20. I tak na pewno jest, bo jest 5 meczy, ale 100 minut wyjdzie. Wczoraj było 9 meczy, wyszło 135 minut. Także, kochani, 235 minut w nogach i doświadczenia w nogach i w głowach tych chłopców. Petarda, co? Sami powiedzcie. Do zobaczenia, za chwilkę do was wracamy. W tej grupie, uwaga, spotkamy się z pojedynkiem ze Ślęzą Wrocław właśnie. Natomiast nie wiem tylko, czy teraz, czy za chwilkę. Na pewno mamy co najmniej 20 minut przerwy, bo wchodzą następni. 10:30 następny mecz, także wrócę do was zaraz. Do zobaczenia.